Cześć, ponieważ samochód zabytkowy, który miałem Wam dzisiaj pokazać, nie dojechał, musiałem wziąć taksówkę. Najszybszą w mieście. A teraz na poważnie, są wakacje i chciałem Wam pokazać coś innego. Coś, na co część z Was zareaguje wyłączeniem tego filmiku. Ale ci z Was, którzy zdecydowali się obejrzeć ten filmik do końca, będą mieli okazję przyjrzeć się bliżej autu, które co prawda jest naszpikowane elektroniką, ale jednak pod jego maską drzemie najprawdziwsze, soczyste V8. Wolno sądzę, o pojemności przeszło 6 litrów. Dzisiaj takich samochodów się już nie buduje w tej klasie i to jest taki ostatni mohikanin. Auto, które też w przyszłości może ochronić Was przed inflacją, bo nie sądzę, aby jego ceny spadały i to mimo galopujących cen paliw na naszych stacjach. Także jest to auto, które może być nie tylko dobrą inwestycją, ale także cenionym i przyjemnym klasykiem. Model E63 AMG to po prostu nie jest zwykła E-klasa i dlatego może mieć naprawdę ładny przyrost wartości, bo po prostu samochody z mocnymi silnikami i rzadkie wersje mają zwykle potencjał do tego, aby ich cena rosła. Chociaż nie zawsze, ale w większości wypadków tak się właśnie dzieje. Model E63 AMG zadebiutował w 2009 roku równolegle ze standardowymi wersjami W212. W212, czyli kolejna generacja klasy E, ileż ich już było, charakteryzowała się tym, że to był taki pierwszy kanciasty okular i szczerze mówiąc, gdy go zobaczyłem po raz pierwszy, nie spodobał mi się, ale co ja miałem wtedy do gadania, nie stać było mnie na taki samochód. No jednakowoż klienci chyba też nie do końca byli przekonani do tak śmiałego designu, zwłaszcza, że to są dosyć konserwatywni ludzie o średniej wieku przekraczającej 20 czy 30 lat, raczej koło 60, a ponieważ ja mam gust statystycznego 60-latka, to Mercedes też musiał zareagować na to i zmienił przednie lampy, już później nie wyglądały. W ten sposób kilka lat później był lifting, w ramach którego ten przód odszedł do lamusa. Ale nie będziemy mówić teraz o designie tego samochodu. Zwróćmy uwagę na cechy charakterystyczne dostępne tylko i wyłącznie w tym modelu. Inne są zderzaki, felgi, tylny wydech i logo 6,3 AMG. No właśnie, 6,3 litra, a silnik ma pojemność o 100 cm sześciennych mniejszą. To nie odnosi się dokładnie do pojemności silnika, a raczej do historii, bo trzeba pamiętać, że w 1968 roku firma Mercedes zaprezentowała model 300 SL 6,3 litra i była to najszybsza limuzyna wówczas produkowana na świecie i to było właśnie takie odniesienie historyczne, a ponadto 6,3 zawsze wygląda lepiej niż 6,2. Zresztą Mercedes nie po raz pierwszy kombinował z oznaczeniami silnika, bo Mercedes W116 z silnikiem 6,8 litra był oznaczony kodem 6,9. Także wtedy jakoś nikt się nie odnosił do modelu 300 SL i jego pojemności 6,3 litra. Ciekawe dlaczego. Ale zostawmy te oznaczenia w spokoju i przyjrzyjmy się clou programu, a może jednak to nie jest clou, silnikowi. Motor, który tutaj zobaczymy, to jednostka oznaczona kodem M156. Krótka charakterystyka. Moc 514 koni mechanicznych przy 6800 obrotach na minutę. Ten wskaźnik jednoznacznie przekonuje nas, że mamy do czynienia z silnikiem wolnosącym. Wolnosące V8 o pojemności 6208 cm3. Maksymalny moment obrotowy 630 Nm przy 5200 obrotach na minutę.
Chcecie więcej ciekawostek? Proszę bardzo. Ta tabliczka z imieniem i nazwiskiem świadczy o tym, kto montował ten silnik. Tak, montował ręcznie, bo to jest specjalny silnik. Silnik opracowany nie przez Mercedesa, a jest to pierwsza jednostka opracowana przez inżynierów z AMG. Jeżeli Wam to nic nie mówi, wyłączcie ten filmik. A tak naprawdę AMG to była firma, która od lat 60. tuningowała Mercedesy, a w 2005 roku weszła w skład Mercedesa. No i właśnie ten silnik był opracowany po raz pierwszy w całości przez inżynierów z AMG. I trzeba powiedzieć, że panowie się przyłożyli, bo w 2009 i 2010 roku zdobył motor ten duże laury w konkursie na silnik roku w kategorii najlepszy silnik wyczynowy i w kategorii najlepszy silnik powyżej 4 litrów. Oczywiście nie mamy tutaj skrzyni manualnej, mamy tylko i wyłącznie automat, w tym wypadku 7-stopniowy, który zmienia przełożenia w ciągu 100 milisekund o 1/3 krócej niż na przykład Ferrari F430, tak chwalił się producent. Sama skrzynia może pracować w kilku trybach: Comfort Efficiency, Sport, Manual, Sport Plus, bo mamy też Launch Control i możemy sterować trybami. Jeżeli wejdziemy w tryb Sport, to oczywiście zmienia się nie tylko charakterystyka zmiany biegów, ale także charakterystyka układu kierowniczego i zawieszenia. Możemy też tutaj zmienić twardość zawieszenia. Wszystko regulowane oczywiście za pomocą elektroniki. Na razie jedziemy w trybie komfort i w zasadzie od zwykłej klasy E za bardzo to auto się nie różni. Jest w miarę komfortowe, chociaż dosyć twarde, przestronne, ciche. Ten wydech naprawdę nie przeszkadza nam w normalnej rozmowie z użytkownikami. To jest auto jak auto, prawda? Zmienia się sytuacja, kiedy zaczniemy mocniej operować pedałem gazu, ale to może nie w tej chwili, bo zbliżamy się do terenu zabudowanego. Tutaj Mercedes odnajduje się jak każdy samochód tego producenta, bo przede wszystkim, co jest charakterystyczne dla W212, to bardzo niewielki promień skrętu. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Zakręcamy i naprawdę nawet w ciasnych dróżkach miejskich, wiejskich, to cały czas ten samochód normalnie można go eksploatować. Głowa Was nie będzie boleć od sportowego tłumika. No jest ok. No natomiast jeżeli przełączymy na tryb sport, to już ten silnik trochę inaczej pracuje, trochę wyżej się kręci. No i zobaczcie, co się dzieje. No w tym momencie mamy zakręt, mamy tutaj tylny napęd, więc naprawdę trzeba mieć respekt. Mimo tych wszystkich systemów, to jest to jednak pewnych praw fizyki, nawet systemy nie oszukają. W tej chwili mamy 1500 obrotów na minutę i jedziemy 46 na godzinę, gaz do dechy. Budzi się. Słyszycie te marchewy z wydechu? To słychać dużo bardziej na zewnątrz niż wewnątrz. Jest to naprawdę ciekawe wrażenie. Myślę, że jeżeli teraz kupicie ten samochód, to na pewno na nim nie stracicie. Ten egzemplarz oczywiście nie jest do sprzedaży, ale fakt faktem, może warto się zainteresować. Jeżeli chcecie mieć moją rekomendację na przyszłego klasyka, to jak najbardziej E-klasa z tym silnikiem może takim być. Ten samochód ma bardzo dużo opcji, wszystkich naprawdę nie jestem w stanie w tej chwili wymienić. Mamy tutaj bardzo fajną opcję w postaci panoramicznego dachu, mamy pamięć ustawień fotela i kierownicy, mamy wentylowane skórzane fotele i mógłbym tak wiele rzeczy wymieniać, ale skupmy się może bardziej na skrzyni biegów, bo ona jest dosyć ciekawa i jest bardzo ważna w takim samochodzie, ponieważ często mamy do czynienia z samochodami mocnymi, ale gdzie nie można tej mocy wykorzystać, bo skrzynia psuje wszystko. Tutaj na szczęście tego nie ma.
Chociaż teraz wydaje nam się, że jedziemy takim leniwym Mercedesem, ten celownik, to wszystko pięknie wygląda, to tak naprawdę potrafi pokazać pazur, ale raczej tego pazura bym Wam starał się nie ujawniać, bo szybko możecie się pozbyć prawa jazdy przynajmniej na 3 miesiące, więc zachowujcie umiar, chociaż w tym samochodzie to nie jest takie bardzo proste, jakkolwiek też nie jest tak, że Cię cały czas prowokuje. Nie. Jest jak dobrze wychowany człowiek, który potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji. No i teraz sobie przejdziemy na tryb Sport Plus i na manual. W tej chwili mamy manual i zobaczcie, tutaj mamy góra i dół. Teraz i co ważne, ta skrzynia biegów ma to do siebie, że ona idzie do odciny, więc uważajcie, po prostu skrzynia biegów automatyczna nie przerzuci Wam wyżej biegu. Zawieszenie jest twarde, w tej chwili jest w trybie sport, więc naprawdę czuć wszystkie nierówności. Ale no nie jest to też tak twarde zawieszenie, że wypadną Wam wszystkie plomby. Więc myślę, że tutaj Mercedes zrobił naprawdę kawał dobrej roboty. Tutaj możemy je jeszcze usztywnić. Fotele mają też dużo opcji. Możemy się naprawdę tak trzymać jak w katapulcie. Zresztą osiągi tego samochodu są prawie jak w katapulcie. Do pierwszej setki ten samochód rozpędza się w 4,5 sekundy. Więc wynik naprawdę bardzo zacny. Historia modelu E63 z przeszło 6-litrowym silnikiem nie trwała długo. Zakończyła się w 2011 roku. Wówczas zmieniono silnik na uturbione V8, ale to osobna historia. Sam motor M156 przetrwał w produkcji jeszcze kilka lat, do 2015 roku, kiedy to z taśmy produkcyjnej zszedł ostatni samochód Mercedes C63. AMG właśnie z takim samym silnikiem. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!